będzie. W takim razie, co według pani prezydentura Bronisława Komorowskiego oznacza dla Polski? Boję się o tą służbę zdrowia, że tak powiem. A poza tym, no może zobaczymy. No trudno jest tak powiedzieć, o służbę zdrowia się najbardziej obawiam. No trudno powiedzieć, bo to dopiero początki będą prezydentury. Natomiast moim zdaniem może być to trochę okres stagnacji politycznej. No mieszane, ale w sumie teraz PO będzie miało się szansę wykazać. Tyle obiecywali, także i rząd, i prezydent jest ich partii. Niech się sprawdzą. Mam nadzieję, że teraz PO ma rok swojej pełnej władzy w końcu. No i to pokaże. No mam nadzieję, że na pewno się skończy walka PO-PiS. Mam wrażenie, że wygrał kandydat lepiej przygotowany, jeżeli chodzi o wypowiadanie się i tą stronę medialną. Natomiast jeżeli chodzi o merytoryczne przygotowanie, no to ja popieram Kaczyńskiego osobiście. Natomiast po prostu Komorowski był lepszy, jeżeli chodzi o werbowanie głosów Polaków. Bardzo się cieszę. Co oznacza według pani prezydentura Bronisława Komorowskiego dla Polski? Po prostu smak wolności i niezakłamania, czegoś wspaniałego. Ja mam mieszane uczucia, ale należy uszanować wolę wyborców. Widzę, jak ten kraj się zmienia przez ostatnie lata, no i nie tak to powinno wyglądać. Znaczy stoimy przy teatrze w budowie. To jest pytanie, podobno ma być to wielkie centrum kultury, no zobaczymy. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona, ponieważ głosowałam przeciwko prezydenturze Kaczyńskiego i uważam, że ten wynik mnie w tym momencie satysfakcjonuje. Mnie nie chodzi o to polityczne, to stawiam dalej, tylko ekonomiczne. Cały czas nie ma stawiania naszych spraw na pierwszym planie. Później takie umizgi, nie tego, nie. No zobaczymy. No, myślę, że generalnie spokój, kontynuacji dotychczasowej polityki, także brak sporów.